Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To była księga Izajasza, 6 rozdział, werset 5. Werset, który jest pośrodku wielkiej wizji, którą widzi Izajasz. Widzi właśnie chwałę Bożą, widzi Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym. Rąbek jego szaty, czy frędzel jego szaty wypełnia świątynię. Jego orszak stanowią serafy. Te serafy to jest też ciekawy temat bardzo. Można by kiedyś o serafach coś zrobić, a może zrobię. Te serafy generalnie z jednej strony są latające, a z drugiej strony są wężami najprawdopodobniej, bo jakby no tak to słowo funkcjonuje sobie, bo jakby właśnie mówi o jadowitych, tak? Świecących, jadowitych, różnie tam to jest tłumaczone. W każdym razie generalnie wyobraźcie sobie takie istoty, to są takie przerażające istoty, powiedzmy sobie uczciwie. I woła jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Zatrzęsły się progi w posadach, od tego potężnego głosu przybytek napełnił się dymem. Taka jakaś pewna refleksja, która właśnie przyszła mi, to też w liście do Rzymian jest powiedziane, że kiedy poznajemy Boga, no to właściwą reakcją jest uwielbienie. Właściwą reakcją, kiedy poznajemy Boga, jest uwielbienie. A co to jest uwielbienie? Uwielbienie to jest jakby właśnie poczucie takiej odpowiedności tego, żeby paść na twarz. Odpowiedności tego, żeby oddać cześć. Że jakby Bóg jest tak wielki, tak potężny, tak wspaniały, że odpowiednie, trafne, właściwe, słuszne jest to, żeby to rozpoznać. Żeby to rozpoznać. To skądinąd takie pytanie budzi, czy faktycznie znasz Boga? Bo jeśli nie znasz Boga w takim sensie, że padasz przed Nim na twarz, że rozumiesz, że On jest godzien Twojej chwały, to znaczy, że Go nie znasz po prostu. Może coś o Nim wiesz, może umiesz wyrecytować jakieś wyznanie, może czytasz Biblię, ale nie używasz wyobraźni tak, jak powinieneś, czy powinnaś. A właśnie wyobraźnia jest dana nam po to, żebyśmy wyobrazili sobie to, co czytamy, żeby to do nas przemówiło, żeby nas w sercu nam coś wzruszyło, wstrząsnęło może nawet, żebyśmy padli na twarz. Czy modlisz się na kolanach? Czy zdarza ci się modlić na kolanach? Myślę, że to jest coś takiego, co też uczy nas właśnie właściwej postawy. Gdzieś tam od jakiegoś czasu częściej się modlę na kolanach i powiem wam szczerze, że to mnie uczy wiele. Uczy wiele odnośnie tego, kim jest Bóg. Proste rzeczy takie, wiecie, bo nie jesteśmy tylko duchem, jesteśmy też ciałem. Ciało wbrew pozorom też powinno być zaangażowane w uwielbienie. Przy okazji kiedyś pamiętam, byłem u mojego kolegi w Białymstoku po nabożeństwie, mówię, powstańmy do modlitwy. On mi później mówi, słuchaj, nie mów mi w moim zborze, powstańmy do modlitwy, tylko pomódlmy się, bo połowa mojego zboru to są starzy ludzie, czy tam większa ilość mojego zboru to są starzy ludzie i oni będą klękać. I myślę sobie, no właśnie, to ja już się przyzwyczaiłem, że okazujemy szacunek przez wstawanie. Wcale niekoniecznie jest to najlepszy sposób okazania szacunku. W każdym razie, piąty werset mówi, biada mi. I to jest taki moment, że właśnie ryzykowny w poznaniu Boga, kiedy z takiego trochę poczucia samozadowolenia nas wytrąca to, że poznajemy Boga jako Boga, że Bóg jest w chwale, w majestacie, że po prostu czujemy się nikim. Czujemy się takimi, wiecie, to biada nam po prostu. No, no w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ja się do tego nie nadaję. To nie jest miejsce dla mnie. Myślę sobie, że doświadczenie jest czymś bardzo ważnym. Takiej nieadekwatności, takiego poczucia tego, że nie pasuje. Ja tu nie pasuję. Myślę sobie, że też jest ważne, żeby takie doświadczenie mieć. Czy masz takie doświadczenie? I wtedy dopiero w szóstym wersecie przychodzi seraf, mający w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął moich ust i rzekł, oto to dotknęło twoich warg, usunięta jest twoja wina. I widzicie, dopiero właśnie, kiedy poznajemy Boga jako Boga, kiedy poznajemy siebie jako słabych, grzesznych, zepsutych, ale też po prostu znikomych, bo to już abstrahując od kwestii zepsucia, która pogarsza sprawę, to jesteśmy znikomi. Na zwyczajnym świecie jesteśmy znikomi. No i zepsuci też, oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości.
wtedy się okazuje, że jedyny sposób na to, żebyśmy prawdziwie uwielbiali Boga, to jest odkupienie. Odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego obrazem jest ten ołtarz. Odkupienie, które przychodzi spoza nas. Nic nie jesteśmy w stanie Bogu zaoferować, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, wiecie, odkupić się sami jakimiś dobrymi uczynkami. Jest to absurd, głupota. Ostatecznie samo uwielbienie, ostatecznie nieprawda, fałsz, wywyższenie samego siebie i pycha. Kiedy przychodzi ten moment, że czujemy się oczyszczeni ze względu na to, co wydarzyło się poza nami, Chrystus zapłacił za nasz grzech, no to możemy stanąć przed Bogiem. Możemy stanąć przed Bogiem, uwielbić Go. A nawet możemy, tak jak później Izajasz, na Boży głos odpowiedzieć, powiedzieć: Boże, jeśli Ty mnie oczyściłeś, to też jesteś w stanie sprawić, że moja służba będzie sensowna, że coś dobrego będę w stanie dla Ciebie zrobić. Ty oczyściłeś, Ty możesz poprowadzić, Ty możesz uzupełnić. I życzę Wam dzisiaj i życzę sobie, żeby to, co będzie mówione, to, czego doświadczymy, było właśnie takim przygotowaniem do uwielbienia, był prawdziwym uwielbieniem w naszym sercu. Kiedy ukorzymy się, rozpoznamy Boga jako Boga, przyjmiemy przebaczenie i będziemy zmotywowani do tego, by pójść, wyjść z tego nabożeństwa i służyć Bogu w ten sposób, jaki uważa za stosowny, jaki nam wskazuje, jaki w tym następnym tygodniu będzie nam podpowiadał. Niech tak się dzieje, niech Was Bóg prowadzi, niech Was strzeże, niech Was inspiruje, niech Was prowadzi na kolana, niech Was podnosi, niech Was kieruje do swoich zadań. Niech Jemu będzie chwała. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, zachowuj nas przy sobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy Ciebie poznawać, chociaż trochę, ale jednak prawdziwie, jako Boga prawdziwego. Dziękuję, Panie, że możemy uczciwie stanąć w prawdzie i powiedzieć, że jesteśmy byle jacy, słabi, grzeszni, zepsuci. Dziękuję za to, Panie, że pocieszasz nas właśnie Ewangelią, że Ty, Panie, sam jesteś Ewangelią, Panie, że Ty nas oczyszczasz i prowadzisz dalej. Daj nam, Panie, z radością, spokojem, z uwielbieniem służyć Tobie, Panie. Daj nam żyć dla Ciebie i się nie gubić w naszym życiu. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.